Witam Was serdecznie. Tym razem będziemy malować starą walizkę kupioną na targu staroci. W tym celu użyję farby w zielonym, trawiastym kolorze Antibes. Będę malować strukturalnie, czyli tak, żeby były widoczne pociągnięcia pędzla. Dzięki temu, gdy nałożę ciemny wosk, te nierówności uwypuklą się. Ta metoda postarzania ciemnym woskiem nazywa się patynowanie. Do nakładania farby używam owalnego pędzla Annie Sloan. Jest to pędzel, który ma naturalne włosie. Dzięki temu, że jest ono sztywniejsze, pozostanie nam więcej pociągnięć pędzla na meblu. Jeśli chcecie uzyskać technikę malowania strukturalnego, warto, żeby farba była gęsta, czyli po prostu przed malowaniem nie rozwadniajcie jej. Zostawcie ją tak, jak jest oryginalnie w puszce. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie przyspieszyć wysychanie farby, możecie wysuszyć ją po prostu suszarką do włosów. Jak widać, przybija nam jeszcze kolor drewna, dlatego będę malowała drugi raz. Farbą kredową Annie Sloan można malować każdy mebel, nie trzeba go szlifować, nie trzeba usuwać powłók. Wystarczy, jak umyjecie mebel i go odtłuścicie. A czym odtłuścić mebel przed malowaniem? Najłatwiej użyć do tego albo benzyny ekstrakcyjną, wody z odrobiną octu lub płynu do mycia szyb. Jak się okazało, nie mamy nagranego woskowania, ale mam nadzieję, że zdjęcia trochę Wam przybliżą ten proces. Pierwszym krokiem patynowania jest nałożenie bezbarwnego wosku Annie Sloan. Nie nakładajcie zbyt grubych warstw wosku bezbarwnego. Musi być go tyle, żeby nie był wyczuwalny pod palcami, czyli po prostu mebel nie może się kleić, ani nic nie może się mazać. Gdy nałożycie cienką warstwę bezbarwnego wosku, możecie przystąpić do nakładania ciemnego wosku. Nałóżcie go grubo, po to, żeby wszedł we wszystkie zagłębienia. Nie radzę zostawiać ciemnego wosku zbyt długo, ponieważ może być problem z jego usunięciem. Jeżeli już go nałożycie, przy pomocy szmatki bezbarwnego wosku zetrzyjcie go. Ciemny wosk musicie tak zetrzeć, żeby został tylko w zagłębieniach po pociągnięciu pędzla albo w zagłębieniach ornamentów. Ja pomalowałam jeszcze środek, zrobiłam wzór pepity przy pomocy szablonu. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Zapraszamy na kolejne z naszym udziałem. Pozdrawiamy Was serdecznie. Udanego malowania!